Dorota Łosiewicz, to jest Telewizja w Polsce.pl i Studio Polaków. Witam Państwa bardzo serdecznie. Studio Polaków to jest program, w którym Państwo dzwonicie do nas, zgłaszacie się przez mobilną aplikację Studio Polaków i my podczas programu na żywo do Państwa oddzwaniamy. Wiem, że mamy już połączenie z jednym z naszych widzów. Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie, tutaj mi podpowiadają, że pan Radek Łosiewicz. My już kiedyś mieliśmy przyjemność rozmawiać, rozmawialiśmy chyba między innymi o wychowaniu fizycznym młodych Polaków i o ich dość niskiej sprawności fizycznej, dobrze pamiętam? Tak jest. Ja niewątpliwie miałem przyjemność rozmawiać, też jeszcze z panem Świetlikiem trochę rozmawialiśmy w innej telewizji na temat Łosi. Naszych rodzinnych. O, proszę bardzo, proszę bardzo. To proszę powiedzieć. To było ponad rok temu. Ja później przestałem do tej telewizji dzwonić, jak mnie wyłączyli kilka razy, ale wtedy miałem przyjemność wymienić trochę uwag na temat pożyteczności tych zwierząt. No to tutaj pana nie wyłączamy. Z czym pan dzisiaj do nas dzwoni? Co słychać w ogóle w Szczecinie? To znaczy pierwsza rzecz, bo w ogóle chciałem mówić o, słyszałem pani program w zeszłym tygodniu, Gorące Pytania, czy tam dwa tygodnie temu, w którym rozmawiała pani z fachowcami na temat nauki historii, propagacji, propagowania historii wśród młodzieży. Tak jest. I to jest mój główny temat, o którym chciałem powiedzieć, ale wiem, że rozmawiałem ostatnio z panem Pyzą i o prezydentach. Chciałem tylko powiedzieć, że pani przekazała kolegom, że jakby wygrał pan Hołownia, to ja jestem pierwszy, który mówi, że ma duże szanse. Dlaczego? Byłem na spotkaniach z tym panem ze dwa razy, po kilkuset studentów tam było i większość to były panie. Jak wiemy, w ogóle panie są też większością głosującą, a te panie po prostu przepadają za panem Hołownią. Wiem, że jak pokazałem, udowodniłem mu, że nie powinien promować telewizji TVN, bo oni promują homoseksualizm, to byłem wrogiem wszystkich pań na sali. Mm-hmm. Więc poza tym on robi dobre rzeczy, na przykład w Afryce, studnie i tak dalej, więc ten pan ma duże szanse, ale to może. Ale myśli pan, że wyborcy aż tak dadzą się złapać w taką marketingową pułapkę, żeby nie polityka wybrać na prezydenta, tylko ładną, sympatyczną twarz? Ja myślę, że ma duże szanse, a jak będzie, to zobaczymy, bo to zależy, sama pani wie, od wielu czynników, prawda? No, wiem, od bardzo wielu czynników. No właśnie, ja tylko tutaj pokazuję, że może być bardzo popularny, o czym zresztą świadczą już tam badania, w których miał chyba tam 20% też rozpoznawalności, jakieś takie rzeczy, prawda, to no. Naprawdę, no nie wiem, czy na ten temat, bo... Możemy i na ten temat. Dobrze, to proszę bardzo. Co z tą historią i z tą nauką historii? Rzeczywiście miałam taki program, rozmawialiśmy o tym, jak propagować, jak rozmawiać w ogóle o historii z młodymi ludźmi, bo coraz więcej publikacji na ten temat, choćby ostatni komiks o rotmistrzu Pileckim, wcześniej no, nie było takiej lektury dla młodzieży. Tak jest, tylko żeby sięgnąć do książek, to naprawdę trzeba specjalnych jednostek już w tej chwili młodzieży, bo niestety też takie z tego spotkania z panem Hołownią na przykład miałem doświadczenie, że byli ludzie zainteresowani, około 30 studentów rozmawiało na Facebooku i poprosili mnie o kilka uwag z 2,5-godzinnego spotkania. I ja napisałem dosłownie 10 punktów na 3/4 strony i powiedziano mi, kto to będzie czytał. Dlatego z książkami myślę, że to jest, oczywiście można trafić do niektórych, ale sam się wziąłem za to no jeszcze w pierwszej połowie 2015 roku, bo jestem nauczycielem wychowania fizycznego i trenerem siatkówki, w związku z czym nauczanie historii jest to dla mnie naturalna rzecz, tak? I chciałem po prostu pokazać, że nie trzeba być nauczycielem historii, a się tym można interesować i można dużo ciekawych rzeczy wiedzieć. Dlatego robię takie prelekcje, ponad już 300 ich mam w ciągu 4 lat, na których właśnie próbuję dotrzeć do młodzieży. I mam takie uwagi właśnie. Pierwsza to niestety właśnie, że historia w miarę krótkie. Dlatego, że kto to będzie czytał właśnie, tak? Koncentracja, skupienie uwagi i tak dalej. Druga rzecz to moim zdaniem zainteresować. Ja tu dawałem z kolei z panem Biedroniem, jak rozmawiałem, to mówiłem o języku polskim,
Ale czy pani zna na przykład rzeczywiste znaczenie tego powiedzenia, nie wchodzi się dwa razy do samej rzeki? Znaczy... Większość, właściwie prawie wszyscy młodzi ludzie myślą, że to znaczy nie popełnia się dwa razy tego samego błędu. Mm-hmm. A to jest niepodobna dwa razy wejść do tej samej rzeki, w związku z czym wręcz odwrotnie może być. Na zasadzie, jeżeli dzisiaj się komuś nie udało nawiązać jakiegoś kontaktu towarzyskiego, to za 10 lat może się udać, bo rzeka płynie, wszyscy się zmieniamy, możemy dojrzeć do tego, o co mi chodzi. Podaję tego typu rzeczy na początek. Albo na przykład, skąd pochodzi nazwa futbol? Wszyscy myślą, że od kopania piłki, a to nieprawda. Później na przykład przechodzę już do poważniejszych rzeczy, że na przykład Polacy z szablami na czołgi. Co wiemy, że to jest bzdura kompletna, ale jak wytłumaczę, jak do tego doszło, że my nigdy tak nie szarżowaliśmy, a to było potrzebne propagandzie, to ludzie zaczynają inaczej słuchać. Mhm. I później są inne przykłady, ale kończę tym na przykład już takim, do wielu ludzi młodych dociera pieniądz, tak? Nawet jak się rozmawia z piłkarzami, wielu z nich nie gra dla reprezentacji, tylko dla pieniędzy. No więc na przykład wtedy mówię o związku wypędzonych. Tą sytuację przytaczam z 2003 roku, kiedy powstał Związek Wypędzonych. W 2004 zgłosili się do nas po odszkodowania. Mhm. Do nas. Od razu przy okazji mogę powiedzieć, bo to jest kolejny punkt tego programu, przy okazji opowiadam o takich rzeczach dookoła. No bo dlaczego do nas po pieniądze przyszli? No bo byli wypędzeni. No ale od razu warto wtedy wspomnieć dwoma słowami dosłownie o Jałcie, wcześniej o Teheranie. Można powiedzieć właśnie wtedy, że to nie do nas, bo to nie my ich wypędzaliśmy. Tak? Mhm. Ale na przykład pokazuje też, jak wtedy potrafili wszyscy politycy współdziałać w Sejmie. Jak Lech Kaczyński poprosił o audycję zniszczenia Warszawy, a poparli go wszyscy, pan Miller, pan Tusk i tak dalej, to Niemcy się wycofali. I to jest na przykład dobry argument do młodzieży. Ja mówię zwykle tak, no ja już niedługo umieram, no bo wiekowy już jestem. No tak, ale tak. Do kogo przyjdą po pieniądze za 20 lat? No do was. Mhm. I czyli na różnych polach, albo od sportu, w zależności od tego, z kim się rozmawia, chociaż prawdę mówiąc, ja to zbieram z reguły w jednej takiej początkowej prelekcji i to daje duży efekt. Ale teraz... Mhm. Tak? Panie Radku, bo ja chciałam pana dopytać o te prelekcje. Te prelekcje dotyczą głównie, rozumiem, historii, tak? To są prelekcje... Właściwie tylko historii. Mhm. Tylko mój początek jest taki, jak się przedstawiam, na przykład wtedy też mówię o łosiach. Bo na przykład łoś a jeleń jest kolosalna różnica. Teraz wszyscy mówią o ty łoś. A sama pani wie z mojego wykładu sprzed roku, że łosie to są królewskie zwierzęta. I które się bronią przed wilkami i tak dalej, świetnie pływają. A jeleń to jest puchliwe zwierzątko. Czyli już jest zakłamanie, ale z kolei daję przykład stada łosi, które w Kanadzie zostało, nagle się okazało, że umiera. Mhm. A przecież nie ma zagrożeń. No i ktoś cofnął się w latach do historii, że 20 lat wcześniej wytrzebiono wilki. I łosie przestały się bronić, przestały trenować swoją tężyznę fizyczną, przez to zaczęły być podatne na choroby. Porównuję to na przykład do I Rzeczpospolitej, mhm. która była tak wolna i tak biła wszystkich za czasów husarii, że w pewnym momencie, jak stada wilków małe dookoła się pojawiły, to nie była zdolna się obronić, mm-hmm. bo już pewne choroby ją toczyły. Panie... Więc o co mi chodzi? Analogie można znaleźć z różnych stron, naprawdę. I następną rzeczą, którą przytaczam, przepraszam za ten ołówek, bo mam zwyczaj rozmawiać rękami i trzymałem ołówek, dlatego się pokazuje czasem na ekranie. Mm-hmm. W każdym razie, na przykład film teraz taki, chcielibyśmy, żeby był popularny i jest taki wielki zawód, że na przykład na Legiony nikt nie idzie. Mhm. Jak ja to obejrzałem po tych swoich prelekcjach, zresztą jak wychodziłem z tego kina, też spotkałem się z dwoma nauczycielami i powiedzieli mi wręcz, no ani specjalnie historia przedstawiona jasno, żebyśmy wiedzieli kto z kim, ani z kolei, no ciekawie, no ja się z tym niestety zgadzam, no wątek miłosny, który jest, no ja bym powiedział zerżnięty z Pearl Harbor, nie może być tak rozwleczony. Kosztem tego na przykład warto by pokazać rzecz, która by na pewno by zainteresowała, bo interesuje młodzież na moich spotkaniach, że pan Kaszubski, słynny, nie był starym dziadkiem. Ja nie ubliżam panu, no nie pamiętam kto gra pana Kaszubskiego w tej chwili. Jest bardzo dobrym aktorem, ale wygląda na 50 lat, a ten facet miał 35. Mało tego, był wcześniej studentem, który był niezwykle popularny w Krakowie, bo studiował na kilku kierunkach, grał na gitarze, śpiewał, był duszą towarzystwa. A jeszcze wcześniej wyrzucono go ze szkoły, jak miał 13 lat po raz pierwszy, bo mówił o prawdziwej historii Polski. Mm-hmm. I młodzież to chłonie.
A jak on tu został pokazany jako jakiś oficer, który być może był kiedyś w ruskiej armii, a tak naprawdę nie był. Mhm. Rozumie pani, na przykład Dunin Wąsowicz jest przedstawiony w pięknej szarży, ale można by wcześniej dwa zdania, na przykład oni wymieniają zdania, że Dunin Wąsowicz jest prawnukiem Wąsowicza, oficera z Podsomosjeny, gdzie mówiono kiedyś pijany jak Polak i to naprawdę brzmiało dumnie. A ta historia to jest osobna, jak mnie pani kiedyś zaprosi, to też pani opowie. Tak? O co mi chodzi? Przez postaci znowu. Pokazywać przez postaci. To każdy z nas może krótko, ja nie jestem mistrzem świata, jeśli chodzi o historię. Ja się sam douczam, czytam sobie. Ale młodzieży z każdej z historii przekazuje po kilka zdań. Mhm. Chodzi mi o to, żeby oni zapamiętali jakiś fragment. Sama pani wie, że w tej chwili właśnie do książek, do innych rzeczy można później przejść. Mhm. I nie ma problemu. Z kolei na prelekcjach nie stronię od memów. Niesamowite są niektóre te nasze demotywatory, tak zwane, na tej stronie. Pięknie pokazują pewne takie śmiesznostki i przekłamania, tak? Jak chociażby właśnie przy Polakach z szablami na czołgi, a pokazują karabiny UR-2, czy na przykład działka Bosfor. Mhm. I wiem, że nieraz już młodzież, przede wszystkim, wie pani, po tym się poznaje, że głównie milczą na tych lekcjach, nie przeszkadzają. Widzę po oczach, że często słuchają i no niejednokrotnie już mnie pytano, czy jeszcze przyjdę, tak? Już nie mówię o takich naprawdę, co ktoś tam kadził, że jakby nas tak uczono historii. O co mi chodzi? Ja staram się podejść tak. Wiem, co mnie nudziło w historii. To właśnie były takie różne jakieś długie historie, bo ja jestem stary, ale pamiętam jeszcze ze szkoły. I dlatego chodzi o wyszukiwanie tak. Po pierwsze ciekawostek, tak reasumując, bo już pewnie niedługo będziemy musieli kończyć. Ciekawostki. Dwa, przez personalia. Trzy, ja pamiętam, pani to podkreśla też, o rozmowie z dzieckiem. Ja pamiętam, jak w innej kwestii mama mnie na przykład, jak miałem 4 latka, nauczyła, że trzeba stać w tramwaju. Zwykłą rozmową. Też właśnie mnie podkręciła czymś takim, że na przykład Raduś, słuchaj, a ty jesteś już dużym mężczyzną. Wie pani, tak podpis zabrała. I wytłumaczyła mi, dlaczego ja powinienem wstawać, jak panie wchodzą do tramwaju. Mhm. No i tak teraz, ja to mam do dzisiaj automatycznie. Mhm. Uczyłem w klasie 4-5 WF-u. To na rozgrzewkach. To prawda, to były klasy chłopięce, to też trochę inaczej. Chłopcy chłonęli historię. Ja ich nauczyłem porządnej rozgrzewki. Na każdej lekcji każdy prowadził 10 minut. Tata idzie z synem pograć w piłkę. Rozgrzewają się, jakieś tam ćwiczenia. I w tym momencie mu na przykład opowiada jakąś historyjkę. Oczywiście, no trzeba niestety trochę samemu też poszukać, poczytać, no bo inaczej się nie da. Ale wydaje mi się, że tego typu rzeczy, na przykład Dzień Wyklętych zrobiłem w szkole, żołnierzy oczywiście wyklętych, na zasadzie takiej, że z klasą dziewczą miałem zajęcia, to była średnia szkoła, które nic nie wiedziały w ogóle o wyklętych, o historii. A ja im na przykład właśnie takimi drobiazgami przedstawiłem, dlaczego warto by może, dlaczego, bo to jest wspólnota. Powiem pani, że naprawdę nasza młodzież chce. Mhm. Tylko, że niestety większość nauczycieli, no niestety sama pani wie, jest kierunek PO, a PO to znaczy bez historii. No. Ja mam niesamowite kłopoty z wejściem, ale działam też w Reducie Dobrego Imienia, no więc... Dobrze, a chciałam, bo ja chciałam o dwie rzeczy pana zapytać. Po pierwsze chciałam zapytać o to, gdzie można pana znaleźć z takimi prelekcjami, bo może akurat słucha nas ktoś, kto chciałby pana zaprosić do szkoły, bo no, rzeczywiście sposób przykuwania uwagi, to jak przykuć uwagę, już pan nam pokazał, że umie pan tę uwagę przykuć, umie pan te pułapki zastawiać na ludzi, żeby słuchali, na mnie też pan pułapkę zastawił, bo słuchałam pana 13 minut bez przerwy, więc gdzie można pana znaleźć? Pani żywności to... mogła słuchać, bo Łosiewiczowie są grzeczni. Nie, mówił pan po prostu ciekawie, więc ale gdzie można pana znaleźć, to raz i szybciutko, jakby mi pan powiedział. Właśnie, sprawa cała polega na tym, że ja unikam internetów, bo ja chcę trafiać do młodzieży bezpośrednio, bo czyli są tacy, rozumiem, którzy nigdy nie wejdą w internet na sprawy historyczne. Dlatego ale nie, ale gdyby robię ktoś... to za darmo i z, u Ewy Stankiewicz kiedyś 2 lata temu w programie podałem swojego maila po prostu. Mogę pani podać go poza anteną i kto będzie zainteresowany, proszę przekazywać, tak? Dobrze, ja nie biorę rozumiem, za to kasy, a miło jest... Tak, to proszę zostawić tego maila, bo jak ktoś będzie zainteresowany, to podam. Może warto by było za pieniądze, ponieważ swoją wiedzę też i swoje umiejętności warto wycenić. I jeszcze szybciutko tylko chciałam zapytać, bo już czas nam się kończy, czy biegnie tak. pan i pana uczniowie w tegorocznej edycji biegu żołnierzy wyklętych? Sam biegam z tymi uczniami. Ale w biegu zorganizowanym... Od 4 lat biegam z uczniami co roku. W biegu właśnie, tak?
Tak. A no właśnie, tak myślałam. Przygotowujemy się do tego już na lekcjach od września. No i super, w tym roku jest jakiś konkurs również dla szkół rozpisany, także mam nadzieję, że wasza szkoła weźmie udział, ale o tym chyba będziemy musieli porozmawiać w następnym... Tylko jedno zdanie, jakby mógł, bo właśnie poruszyła pani bardzo fajną rzecz. Jestem kiedyś na, z prelekcją na festiwalu piosenki patriotycznej, a dzieci nic nie wiedzą na temat żadnej piosenki, które śpiewają. To przy okazji warto mówić na ten temat, jak... To proszę zadzwonić do mnie, proszę się ze mną połączyć za tydzień, porozmawiamy jeszcze o tym, jak propagować wychowanie fizyczne wśród młodzieży, bo to jest też bardzo ciekawy temat. Dziękuję serdecznie, pan Radek Łosiewicz ze Szczecina do nas zadzwonił, połączyliśmy się, dziękuję serdecznie. Studio Polaków, proszę państwa, to był program, który państwo oglądaliście, teraz zapraszam na gorące pytania, porozmawiamy o tym, jak mądrze robić zakupy świąteczne.